Witam w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walter. Wróciliśmy do dawnego tła, Martin. Tak, za nami miejsce, w którym kiedyś byliśmy. Afrykański zachód słońca. A może to był wschód? Wydaje mi się, że to był zachód słońca. Tak, to był zachód. Zatytułowałeś ten odcinek Nieobecny gospodarz, tak. To może najpierw się pomódlmy, a potem powiesz, skąd taki tytuł. Tak zróbmy. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że nas tu zebrałeś. Dziękujemy Ci, że nas błogosławisz. Oświeć nasze umysły Duchem Świętym. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Martin, szatan oskarża Boga o bycie nieobecnym gospodarzem. A my zmagamy się w życiu z wieloma trudnościami i nieraz popadamy w rozpacz. Moja żona niedawno napisała książkę. Pisała ją bardzo długo, równie długo zastanawiała się, czy ją wydać, czy nie. Nie była pewna, jaka decyzja będzie słuszna. Nieraz, gdy dzielimy się swoimi doświadczeniami, w których zwracamy uwagę na pewne rzeczy, niektórzy mogą to odebrać jako atakowanie Kościoła. Tak, zgadza się. To ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić, ale chowanie głowy w piasek też nie jest dobrym rozwiązaniem. Ludzie napotykają na swojej drodze różne niespodziewane przeszkody. Przychodzą do kościoła i zaraz potem odchodzą. Ale to cały czas jest Boży Kościół i Boży lud. Musimy się jeszcze wielu rzeczy nauczyć i nie możemy się poddawać. Musimy walczyć. Tak więc napisała książkę o naszym życiu i doświadczeniach. Nazywała ją Pod osłoną Najwyższego. Myślę, że to piękny tytuł. Jest już dostępna i można ją pobrać za darmo. Tak, można ją znaleźć na naszej stronie. Link znajdziecie również w opisie filmu. Zachęcamy Was do lektury. Tak jak już wspomniałeś. Mówiliśmy o wadach i zaletach napotykania trudności. Jakie są wnioski? Wielu chce po prostu poddać się i odejść. Tak. Nigdy się nie poddawajcie. Nie odchodźcie. Na zewnątrz nie czeka na was nic dobrego. Tak jest. Skieruję teraz parę słów do tych, których mogłaby zainteresować ta historia. Oczywiście nie da się wszystkiego opisać w książce. Tak jak już wspomnieliśmy na początku, lepiej zachować umiar. Najlepsze i najgorsze historie nie zostały w niej opisane, bo nie zmieściłyby się w niej. Porozmawiamy o tym w niebie. Będziemy tam mogli ocierać sobie łzy albo śmiać się z tego. Nie będziemy płakać, bo Bóg otrze każdą łzę. Tak, będziemy tę historię wspominać z uśmiechem. Wszystkie te sprawy są ze sobą połączone. Pewnie już nieraz słyszałeś o nieobecnym gospodarzu, czyli o zarzutach szatana wobec Boga. Wiele razy już słyszałem to określenie. Warto się nad nim zastanowić. Dlaczego Bóg działa w taki sposób? Martin, jak się nazywa ten film, w którym szatan oskarża Boga o bycie nieobecnym gospodarzem? Gdy powiedziałeś, o czym będziemy dziś rozmawiać i zobaczyłem tytuł, od razu przypomniał mi się ten film. Obejrzałem go niestety zanim stałem się adwentystą, kiedy jeszcze oglądałem film. Nie polecam oglądania tego filmu, on bardzo wykrzywia obraz Boga. Film nosi tytuł Adwokat Diabła. Występują w nim Al Pacino i Keanu Reeves. Al Pacino gra diabła. W jednej ze scen krzyczy o nieobecnym gospodarzu. Ta scena i słowa bardzo mocno utkwiły mi w pamięci. Nie da się ich stamtąd wyrzucić. Scena przedstawia właśnie to, o co szatan oskarża Boga. Tak.
Dobrze to odegrał, ale obraz jest niestety zakłamany. Jeśli patrzeć z takiej perspektywy, to Bóg faktycznie wydaje się nieobecnym gospodarzem. Skąd wziął się deizm? Należy pamiętać, że nawet Miller był przez długi czas deistą. Wiele wpływowych osób w jego otoczeniu w tym czasie również było deistami. Uważali się za oświeconych. Tak, uważali się za oświeconych. Większość amerykańskiego rządu, która napisała konstytucję, utożsamia się z deizmem. A deizm przedstawia Boga jako nieobecnego gospodarza. Dlaczego ludzie myślą w ten sposób? Myślą tak, ponieważ na tym świecie jest bałagan. Kompletny bałagan. Gospodarz się o niego nie troszczy. Zostawił go. Oto właśnie szatan oskarża Boga. Szatan w tym filmie mówi, że to on zakasał rękawy, zajmuje się tym światem i próbuje go doprowadzić do ładu. Zarzuca Bogu, że jest nieobecnym gospodarzem. Jest jednak jedna rzecz, która kwestionuje obraz nieobecnego gospodarza. Krzyż. Dokładnie. Krzyż pokazuje, jak bardzo Bóg się angażuje. Tak, więc mamy krzyż oraz nieobecnego gospodarza. Coś tu nie pasuje, ale oskarżenia są prawdziwe. Gdy coś nie idzie po naszej myśli, to mówimy, że to siła wyższa. Ale skoro mówimy o sile wyższej, to przecież znaczy, że Bóg jest zaangażowany, prawda? Tak, to świetna uwaga. Więc jest zaangażowana, ale tylko w to, co negatywne, tak. Nie w to, co pozytywne. Kiedy dzieje się coś, nad czym człowiek nie ma kontroli, to dzieje się to z winy Boga. Diabeł mówi, że to dzięki niemu jesteśmy szczęśliwi. A jeśli nie jesteśmy szczęśliwi, to z winy Boga. Wszędzie się spotykamy z takim podejściem. Ten sposób myślenia jest bardzo powszechny. Jak ktoś umiera, to ludzie pytają: Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Bóg jest Bogiem negatywnych wydarzeń, a szatan jest Bogiem pozytywnych wydarzeń. A przynajmniej tak to wygląda. Dlaczego więc na świecie panuje taki nieład? Dlatego, że mamy nieobecnego gospodarza. Widzisz, jak to się zapętla? W kółko to samo. Cały czas oskarża się Boga. To jego wina. Wszystko jest winą Boga. Myślę, że czas przyjrzeć się założeniu nieobecnego gospodarza. Niech tylko sięgnę po mój pilot do prezentacji. Jej tytuł to Nieobecny gospodarz. Przeczytajmy kilka myśli na ten temat. Najważniejsza rzecz, jaką musimy zrobić, aby wstąpić do nieba, to zrozumieć źródło grzechu. Grzech jest intruzem, który musi zostać wykorzeniony. Jest niszczycielem relacji, więc jest sprzeczny z zasadą miłości. Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Czyli grzech musi być intruzem, prawda? Bo jest sprzeczny z zasadą miłości. Korzeniem wszelkiego grzechu jest egoizm, a korzeniem wszelkiego dobra jest bezinteresowność i pokora. Bóg posiada każdą z tych cech w rzeczy samej, a mimo to jest ukazywany jako złoczyńca w filmach i okultystycznej literaturze. Blavatsky ujęła to w prosty sposób. Bóg jest wszystkiemu winien. On jest tym złym. On jest wężem. Ona to wszystko przekręca, prawda? Nie potrzebujemy więc fałszywej pokory, lecz prawdziwej pokory. Wszystkie relacje opierają się na jednej zasadzie, zasadzie miłości. Ciekawe jest to, w jaki sposób szatan zniekształca miłość. Hollywood przedstawia miłość jako eros, jako namiętność. Słowo erotyczne pochodzi od słowa eros. Miłość hollywoodzka jest miłością eros. Biblia nie wspomina nawet o eros.
Czytamy w niej o Fileo, od której pochodzi nazwa Filadelfii, miłość braterska. Czytamy o Agape, o bezinteresownej miłości, której świat nie poznał. Starożytni Grecy nawet nie brali pod uwagę miłości Agape, a to najwyższa forma miłości w Biblii. Ale na ziemi nie jest poznana, jest nieobecna. Potrzebujemy więc prawdziwej pokory. Każda relacja opiera się na jednej zasadzie. Zasadzie miłości. Opiera się na altruizmie. Zgadzam się. Miłość jest zasadą, a nie uczuciem, choć nie jest pozbawiona uczuć. Oczywiście mamy uczucia, ale to nie one powinny być naszym przewodnikiem. Przewodnikiem powinna być zasada. Powinien być zachowany odpowiedni porządek. Tak. Podobnie jest w przypadku przykazań i uczynków. Nie potrzebujesz uczynków, żeby mieć wiarę. Uczynki wynikają z twojej wiary. Bóg w swojej mądrości stworzył nas tak, że nasze mózgi zajmują najwyższe miejsce w ciele. Poniżej znajdują się nasze usta. Usta jednak często kontrolują to, co powinna kontrolować nasza głowa. Dokładnie. A jeszcze niżej znajduje się żołądek. Wydaje się, że te niższe partie ciała mają nad nami największą kontrolę, ale powinno być na odwrót. Powinniśmy być kontrolowani przez zasady. Potrzebujemy wielkiego resetu, tak. Potrzebujemy porządnego resetu. Widzisz, każda relacja opiera się na elemencie miłości. Jednak nieraz trzeba ujarzmić swoją namiętność, aby móc żyć według odpowiednich zasad. Martin, wyobraźmy sobie, że ktoś obdarzony cierpliwością próbuje oswoić niesfornego konia. Wychodzi na arenę i chce poskromić konia, który każdego zrzuca i którego nikt nie jest w stanie ujarzmić. Użycie bicza również nic nie daje, wręcz pogarsza sytuację. I nagle pojawia się zaklinacz koni. Przy nim koń staje się coraz spokojniejszy, a w końcu podchodzi do tego mężczyzny czy kobiety, ktokolwiek to jest, i się w niego wtula. Wtedy rodzi się relacja. Ta relacja nie mogłaby jednak zaistnieć, gdyby nie to, że temperament konia został poskromiony. Prawda? Tak, to prawda. A jeśli adoptujesz ze schroniska psa, który był krzywdzony? Małego, skomlącego psa ze skulonymi uszami, podwiniętym ogonem, siedzącego w kącie i drżącego ze strachu. To przeciwieństwo tego, prawda? To przeciwieństwo tej namiętnej agresji. Nie zadziała nic z wyjątkiem cierpliwości, miłości, dobroci. Tu pomoże to samo. Tak, w końcu nadejdzie moment, kiedy uszy psa przestaną być skulone, kiedy zacznie on machać ogonem, podchodzić coraz bliżej i na nowo nauczy się ufać ludziom. Niedługo zacznie biegać, skakać, bawić się piłką i będzie szczęśliwy. To tak właśnie działa. Miłość jest niezbędna. Jeśli miłość nie panuje nad namiętnością i uczuciami, to namiętność i uczucia biorą górę, a miłość znika. Bardzo dobrze to zobrazowałeś. Dotyczy to obu stron, tak jak powiedziałeś. Czyli to, jak korzystamy ze swoich uczuć. Tak. Musi być w harmonii z miłością. Wtedy równowaga będzie zachowana. Tak jest. Można to wykorzystać w każdej dziedzinie, na przykład w uwielbieniu. Ale jeśli uczucia zaczną kontrolować uwielbienie, to może wydarzyć się coś, co sprawi, że myślący ludzie będą zdegustowani. W Księdze Rodzaju czytamy, i rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Człowiek został powstrzymany przed spożyciem owocu z drzewa życia i podlegał śmierci. To jednak nie oznaczało, że został odrzucony.
Bóg złożył obietnicę odkupienia, prawda? Ostatnio o tym mówiliśmy. Rozwinijmy ten temat. Przejdźmy do nieobecnego gospodarza. Skoro był tak przejęty ludzkością, że był gotów oddać swoje życie, by ją odkupić, to jak można go nazwać nieobecnym gospodarzem? O czymś chyba zapomnieliśmy. Przejdźmy więc do pytań. Wiem, że mamy na to czas. Lubię pytania. Ludzie zawsze pytają, dlaczego padają głupie pytania. Nie ma czegoś takiego jak głupie pytania. Pytanie to pytanie i świadczy o tym, że coś kogoś zastanawia. Jedyne głupie pytania to te, które nie zostały zadane. Słusznie, Martin. Co Bóg mówi na ten temat? Dlaczego Bóg powiedział, że człowiek stał się jak jeden z nas? Co takiego jest w człowieku, że nawet aniołowie chcą go lepiej poznać? Przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie. Czy szatan nienawidzi Boga? Tak. Musi, prawda? Musi go nienawidzić całym sercem. Każde oskarżenie, które pada z jego ust, musi być negatywne, musi zostać poddane ocenie. A jeśli jest tam coś pozytywnego, to pewnie jest nieszczere. Może być jakiś haczyk, prawda? Szatan nie postępuje zgodnie z regułą miłości, tylko zgodnie z regułą nienawiści. Tak, nienawiść ma ogromną moc. Nienawiść rządzi tym światem. Jakie są przyczyny wojen? Wszystko sprowadza się do nienawiści, do egoizmu i nienawiści. Myślę, że idą za sobą w parze. Nawet nie wiesz, że jesteś pełen nienawiści, kiedy jesteś egoistyczny. Nawet w małżeństwie miłość może zamienić się w nienawiść. A nienawiść działa bardzo niszcząco. Miłość jest jednak silniejsza niż nienawiść. Wiedziałeś o tym? Nieraz lekceważymy moc miłości. Udzieliliśmy więc odpowiedzi na pytanie, czy szatan nienawidzi Boga. Nie ma wątpliwości, że nienawidzi go całym sercem. Dlaczego go nienawidzi? Dlatego, że Bóg nie jest egoistyczny. Dokładnie. Szatan jest egoistyczny, więc dochodzi do starcia między tymi dwoma charakterami. Pytanie, dlaczego on go nienawidzi? Czego dokładnie nienawidzi w Bożym charakterze? Nienawidzi braku egoizmu Boga. Nienawidzi braku egoizmu Boga. Jak można być władcą, potężnym władcą całego wszechświata i nie mieć absolutnej nad nim kontroli? Nie rozkazywać innym, by szli i spełniali wszystkie twoje kaprysy? Tak, w tym też jest problem. Rozmawialiśmy o tym ostatnio. Egoizm jest w pewien sposób połączony z miłością. To jest w jego definicji. To dlatego go nienawidzi. On tego nie chce. Czym jest miłość? Bycie przepełnionym miłością świadczy o tym, że się jest mięczakiem, naiwniakiem. Dlaczego świat kocha tyranów? Kocha ich, dopóki nie zobaczy, do czego prowadzi tyrania. Wtedy nagle zaczyna ich nienawidzić, ale tylko na chwilę i wybiera kolejnego. Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że szatan rządzi tym światem. Oglądając relacje z krajów komunistycznych, widzimy, że kiedy wchodzi władca, wszyscy muszą stać i bić wielkie brawa. Bo jeśli tego nie zrobią, to pewnie skończą w jakimś lochu. W najgorszym, czy właściwie w najlepszym przypadku. Takiej właśnie władzy ludzie chcą podczas kryzysu. Mówi się, że demokracja poprzedza despotyzm. Jesteśmy właśnie w tym punkcie. Demokracja kończy swój bieg i zaczynamy widzieć, że tak bardzo wymyka się spod kontroli, że jedyne, czego świat teraz chce, to despotyzmu. I go wybiorą. Skutki będą tragiczne. Czy historia się nie powtarza? Dokładnie tak jest, ale historia lubi się powtarzać. No dobrze.
Martin, czy zgodzisz się z tym, że diabeł nienawidzi Boga dlatego, że nienawidzi jego altruizmu? Z pewnością. Jego pokory. Pokory. Czy nie jest napisane, że Mojżesz był najskromniejszy z ludzi? Tak. A mimo to był przywódcą, prawda? Nie pozwalał sobą pomiatać. Nie dawał sobą pomiatać, ale był pokorny. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy szatan nienawidzi Boga na tyle, że byłby skłonny go zabić? Tak. Udowodnił to. Tak. Zabił Syna Bożego. Czy to nie on był jego docelową ofiarą? W 100%. O to właśnie chodziło. Nie poszło zgodnie z jego planem, ponieważ Syn Boży był również Bogiem, więc zmartwychwstał. To musiało go bardzo zaniepokoić. To dlatego jest teraz taki mściwy. Tak. Przejdźmy do sedna sprawy. Dlaczego Bóg jest nieobecnym gospodarzem? Dlaczego powiedział, że pożyteczne będzie, jeśli odejdzie, żeby mógł zstąpić Duch Święty? Czy da się zobaczyć Ducha Świętego? Nie. Nie, nie da się zobaczyć Ducha Świętego. Czy da się go doświadczyć? Tak, tak, można doświadczyć Ducha Świętego. Ale gdzie jest Jezus? W niebie. Czyli jest nieobecnym gospodarzem. Tak, ale przysłał tu swojego przedstawiciela. Dobrze. Przejdźmy do kolejnego pytania. Co spowodowało tak drastyczny obrót wydarzeń? Musiał się stać człowiekiem. Musiał się stać człowiekiem. Wyzbył się swojej wszechobecności, tak. Dlatego, że musiał stać się człowiekiem, by uratować ludzkość. Tak, a to musiało wymagać ogromnej miłości, prawda? Zdecydowanie. A więc, co się stało? Pojawił się intruz zwany grzechem. A grzech musi zostać usunięty z serca i usunięty z umysłu. Grzech wynika z egoizmu. Każdy grzech. Dlaczego chciałbyś mieć innego Boga? Ze względu na swój egoizm. Dlaczego nie chciałbyś uznać jedynego prawdziwego Boga? Ze względu na egoizm. Dlaczego miałbyś chcieć zabijać, kraść czy mordować, żeby nie być z nim kojarzony? Z powodu egoizmu. Dobrze. Więc odpowiedź na to pytanie brzmi: grzech wdarł się do wszechświata. Grzech pojawił się we wszechświecie. Zadajmy zatem kolejne pytanie. Kto jest temu winien? Szatan oskarża Boga, a tak naprawdę to jego wina. To wina szatana. Tak, był doskonały. Od momentu, kiedy został stworzony, aż do momentu, kiedy wykryto w nim niesprawiedliwość. Grzech. Został stworzony doskonałym, ale to nie wykluczało możliwości pojawienia się u niego skłonności do grzechu. Innymi słowy, trzeba mieć wolność wyboru, aby móc grzeszyć. Gdyby tak nie było, bylibyśmy robotami. Właśnie tak. A skoro w miłości nie ma egoizmu, to nie można pominąć żadnej z jej cech. Dokładnie. Miłość również nie jest możliwa bez wolności wyboru. A więc człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Bóg nie jest złoczyńcą. Zna jednak konsekwencje bycia złoczyńcą. Czyli można powiedzieć, że człowiek może rozróżnić egoizm od braku egoizmu. Tak. Trzeba podjąć decyzję. Ludzkość musi wybrać między pokorą i brakiem samolubstwa, a arogancją i samolubstwem. Tak, Ewa wykazała się samolubstwem. Szatan ją oszukał, a ona chciała być jak Bóg. Była samolubna. Chciała stać się taka jak on i zająć miejsce, które nie było dla niej. Chciała być wszechwiedząca. A więc kto jest temu winny? Według Pisma Świętego szatan, ale według szatana?
To Bóg jest winny. On stworzył prawo. Dlaczego święta istota, taka jak on, miałby podlegać temu prawu? Grzech jest przestąpieniem prawa. Wiemy, kto według Pisma Świętego jest temu winien. Następne pytanie brzmi, kto ponosi za to odpowiedzialność? Bóg. Bóg ponosi za to odpowiedzialność. Tak jest najczęściej. Ten, kto stara się robić wszystko jak najlepiej, zawsze jest obwiniany. Zawsze jest obwiniany. A rozjemca najczęściej staje się największym wrogiem, prawda? Jeśli próbujesz być mediatorem w czyimś małżeństwie, to stajesz się wrogiem. Sam tego kilka razy doświadczyłem. Możesz starać się pomóc i być bezstronny, ale szybko staniesz się wrogiem. To bardzo niewdzięczna robota. Odpowiedzieliśmy już na pytanie, kto ponosi za to odpowiedzialność, więc przejdźmy do kolejnego. Dlaczego Bóg ponosi za to odpowiedzialność? Dlaczego Bóg jest obwiniany? Znowu chodzi o samolubstwo. Ludzie nie chcą miłości ani bezinteresowności, którą ofiaruje. Czy zostałeś stworzony po to, żeby być uległym wielbicielem? Nie. A może zostałeś stworzony dla relacji? Tak, oraz dla doświadczenia i błogosławieństw, które wypływają z bezinteresowności i miłości. Martin, jak to jest zostać stworzonym do relacji z Bogiem? To zależy od tego, kim i jaki jest Bóg i dlaczego w ogóle chcielibyśmy mieć z Nim relację. Dostrzegamy to wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę, że On chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. To tak, jak w przypadku dziesięciorga przykazań. Nie istnieją po to, by odbierać nam wszelką radość w życiu, lecz po to, byśmy mogli czerpać radość z życia. Tak, to zależy, po której stronie się znajdujemy. Martin, jeśli masz do czynienia z kimś całkowicie bezinteresownym, kto z tego korzysta? Ja. A co w przypadku, kiedy masz do czynienia z osobą, która jest egoistą, kto z tego czerpie korzyści? Ty. Dlaczego on jest o to obwiniany? Dlatego, że jest stwórcą. Dzieci nieraz mówią, że nie prosiły się na świat. Dlaczego i w jakich okolicznościach tak mówią? Najczęściej wtedy, kiedy coś przeskrobały. Wtedy, kiedy złamały jakieś zasady. Gdy łamią jakieś zasady, to mówią: ja się na świat nie prosiłem. Nie prosiłem się na świat. Albo wtedy, kiedy się je prosi o coś, na przykład o umycie naczyń czy o pomoc w domu. Ja się nie prosiłem na świat. Powinieneś być moim sługą. Nie, powinniśmy być wspólnotą i współpracować. Nie prosiłem się na świat. Kto winien? Grzesznik czy stwórca? Or does it come from the creator? Grzesznik. Robimy postępy, Martin. Widzimy, dlaczego ma miejsce ten wielki bój. Czyli żyjemy w stanie ciągłego obwiniania się, prawda? Zawsze uśmiecham się, czytając fragment Księgi Rodzaju, którym Adam i Ewa grzeszą. Żadne z nich nie chce ponieść za to odpowiedzialności. Obwiniają siebie nawzajem. I tak w kółko. Dlaczego obwiniamy Boga? Dlatego, że na to pozwolił. Lepiej, jakby po prostu był despotą. Wtedy nie byłoby tego całego bałaganu. Prawda? Tak jak już wcześniej wspomniałem, to wygląda, jakby ludzie chcieli dyktatora. Sprzeciwiają się, a potem i tak głosują na niego podczas kolejnych wyborów i krzyczą, że chcą go z powrotem. Przeszliśmy już przez całą serię pytań.
Pozostaje jednak cały czas pytanie, dlaczego Bóg jest nieobecnym gospodarzem? Co osiąga przez bycie nieobecnym gospodarzem? Na pewno nie robi tego z powodu obojętności. Nie, nie dlatego to robi, że nic go nie obchodzimy. Tak, krzyż temu zaprzecza. Tak, jak już wspomniałeś, ludzie patrzą na to, co się dzieje i pytają, o co chodzi. Jak to jest, że kochający Bóg na to wszystko pozwala? Dobrze. Zastanówmy się zatem nad pytaniem, dlaczego On to dopuścił? Dlaczego On to dopuścił? Czy możemy sensownie na to odpowiedzieć? Dlatego, że nienawidzi grzechu bardziej niż jego konsekwencji. Był gotowy wszystkie konsekwencje wziąć na siebie. Czy to ma sens? Tak, bo to jedyna droga, by wszystko naprawić. Może to zrobić tylko w ten sposób. W przeciwnym razie oskarżenia byłyby słuszne. Dobrze. W Biblii jest wyraźnie napisane, że Bóg nienawidzi grzechu. A skoro nienawidzi grzechu, to dlaczego na niego pozwolił? Oczywiste było, że grzech będzie miał konsekwencje, prawda? Ale i tak na niego pozwolił. Alternatywą byłoby zrobienie z ciebie robota. A wtedy nie byłbyś w stanie kochać. Dokładnie. Musiał na to pozwolić, bo miłość może zaistnieć tylko jeśli jest możliwość wybrania grzechu. To przerażająca myśl. Czyli musiał na to pozwolić, bo inaczej nie byłby Bogiem miłości. Mógł jej nie stworzyć, ale wtedy zaistnienie relacji byłoby niemożliwe. Tak, niemożliwe. Był gotów przyjąć na siebie konsekwencje. Co nam to mówi o jego pragnieniu relacji? Właśnie dlatego stworzył ludzkość. Jego pragnienie relacji musiało być tak silne, że był gotów za nią umrzeć. To potężna myśl. Jego pragnienie relacji było tak silne, że był gotów za nią umrzeć. Jeśli twoje pragnienie relacji byłoby tak silne, że byłbyś gotowy za nią umrzeć, to dlaczego miałbyś być nieobecnym gospodarzem? Jakbyś pragnął relacji z kobietą, którą kochasz, to dlaczego miałbyś świadomie zostać nieobecnym gospodarzem? Czy to ma jakikolwiek sens? Nie bardzo. Podzieliliśmy się różnymi myślami, ale mam nadzieję, że słuchacze zrozumieją, do czego dążymy. Spójrzmy na to w ten sposób. Zachowanie dystansu pokazałoby nam, czy ona nas naprawdę kocha. Zobaczylibyśmy, czy ona wciąż będzie miłością naszego życia i czy pozostanie nam wierna, mimo że nie jesteśmy obok. Spójrzmy na to z perspektywy wojny. Zostajesz wysłany na wojnę. Wchodzisz na wielki statek i żegnasz się. Zalewasz się łzami. Odpływasz, możliwe, że na lata. To jest poważna próba dla związku, prawda? Z pewnością. A jeśli ta osoba będzie na ciebie czekać, jak wrócisz, to spokojnie będziesz mógł się z nią związać na zawsze. Wydaje mi się, że to, co Bóg robi, ma sens. Dobrze. Jakie były konsekwencje? Ból, cierpienie i śmierć. Gdyby zostawił nas samych z tymi konsekwencjami, rzeczywiście byłby nieobecnym gospodarzem. Jednak, jeśli również się z nimi zmierzy, to czy można go tak nazwać? Nie. Nie ma go obok nas, ale nie jest nieobecny. Jak jesteś na wojnie, to gdzie jest twoje serce?
Po drugiej stronie oceanu. Po drugiej stronie oceanu. I, tak jak mówisz, przyszedł i zmierzył się z tymi konsekwencjami. Gdy wstąpił do nieba, wysłał tu swojego przedstawiciela, który miał z nami pozostać. Tak jest, żeby mógł działać na serca i umysły. Na serca i umysły. Dzięki temu, że wysłał tu swojego przedstawiciela, jest tu obecny. Przejdźmy do kolejnego pytania. Wiemy już, że on nienawidzi grzechu. Czy to znaczy, że nienawidzi też grzesznika? Nienawidzi też grzesznika? Nie. Nie. Tylko my tak mamy, tak. Wobec osób, które wyrządziły nam krzywdę. Mamy tendencję do nienawidzenia osób, a nie zachowań. Bardziej nienawidzimy osoby niż ich zachowania. Bardzo chcemy się z takimi osobami rozprawić, prawda? Tak. To nas czegoś uczy. Co Bóg chce zrobić z takimi osobami? On chce uratować grzeszników. Chce ich odkupić. Dobrze. Zadajmy zatem następne pytanie. Czy my nienawidzimy grzesznika? Pytanie brzmi, czy nienawidzimy, a nie, czy powinniśmy. A czy powinniśmy nienawidzić grzesznika? Dobrze. Czyli musimy z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. Na ile faktycznie nienawidzimy grzesznika? Czy nienawidzimy grzesznika na tyle, że moglibyśmy go zabić? Właściwie to tak. Gdyby tak nie było, to nie byłoby takich sytuacji na ziemi. Nie byłoby wojen. Niczego złego by nie było. Można to zrozumieć w sposób dosłowny albo w sposób duchowy. Czy nienawidzimy grzesznika na tyle, że nie będziemy mu nawet głosić Ewangelii? Czy z nim rozmawiać? Tym samym go zabijając? Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby podczas modlitwy Pawła, który prześladował chrześcijan, przedstawiciel Boga na ziemi powiedział, czy ty, Boże, nie wiesz, co czyni ten człowiek? A w odpowiedzi by usłyszał, chcę, żebyś go namaścił i przyjął jak brata do swojej społeczności. Czy ten przedstawiciel by się wtedy zdziwił? Oczywiście, że tak. Ale postawmy się na jego miejscu. Wyobraźmy sobie, że jest ktoś na wysokim stanowisku i to nie duchowym, bo jest ateistą i zabija ludzi. A my mielibyśmy go namaścić. Ciężko byłoby to zrobić. Czyli nienawidzimy grzeszników tak, że bylibyśmy w stanie ich zabijać. Również gdyby wystąpili przeciwko nam. A jeśli chodzi o relacje, dlaczego istnieją powiedzenia o kobietach, na przykład piekło nie zna furii takiej, jaka ogarnia kobietę wzgardzoną? W takich przypadkach pojawia się złość. Czy zdarza się nam przenieść nienawiść względem grzechu na grzesznika? Tak. Tak właśnie robimy. To, w czym zawinili, w końcu spada na drugi plan i zaczynamy nienawidzić grzesznika. Gdy słuchamy propagandy, a konkretnie propagandy wojennej, to czy nie wzrasta w nas nienawiść do drugiej strony? W 100% względem ogółu ludności, całego narodu. To totalne szaleństwo. Wyobraźmy sobie, że mamy również braci w wierze w tamtym kraju. Ale dostajemy rozkaz, żeby ich wszystkich zabić. To jest bezsensowne. Jak można w czymś takim uczestniczyć? To wszystko jest bardzo chaotyczne. Wciąż próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on jest nieobecnym gospodarzem, prawda? Dążymy do tego, ale chcemy też odpowiedzieć na inne pytanie. Ponieważ to, co musimy zrobić w życiu, to zrozumieć charakter i sposób myślenia Boga.
Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy go nienawidzić, tak jak szatan. Dokładnie, musimy być z nim jednomyślni, byśmy mogli wszyscy być jednomyślni. Masz rację. Czy mamy skłonność do przenoszenia nienawiści na osobę, która na nią pozwoliła? To jest nieco bardziej skomplikowane. Dokładnie tak się dzieje. Zaczynamy bardziej nienawidzić grzesznika niż jego grzech. A potem zaczynamy nienawidzić Boga za to, że na to pozwolił. Weźmy na przykład dwoje rodziców, z których jedno jest sprawcą przemocy, a drugie jest bierne i dziecko cierpi przez sprawcę przemocy. Dziecko może zacząć nienawidzić drugiego rodzica, który na to pozwolił przez to, że nie zareagował. Nienawiść nie musi więc być kierowana tylko do osoby, która wyrządza nam krzywdę. Może być kierowana do osoby, która na to pozwala. I nieraz jest wręcz silniejsza niż nienawiść wobec osoby, która nam wyrządza krzywdę. Jest to spowodowane tym, że czujemy się wtedy porzuceni. Porzucenie. Czy właśnie to nie cechuje nieobecnego gospodarza? Tak. Czy w momencie, gdy napotykamy w życiu trudności, możemy czuć nienawiść do tego, który na to pozwolił? Właśnie tak się najczęściej dzieje. Dobrze. Czyli jak coś się dzieje w naszym życiu, na przykład ktoś ginie w wypadku samochodowym, wówczas nasza wściekłość, złość i smutek są najczęściej na kogoś skierowane. Jakoś musimy to z siebie wyrzucić. Musimy się wyżyć. Dokładnie. Na kim się w takim momencie wyżywamy? Najczęściej na tym, do którego właśnie powinniśmy pobiec. Czyli zaczynamy nienawidzić tego, który jako jedyny może nas pocieszyć. Na świecie panuje chaos, Martin. Świat jest w chaosie. Czy Bóg jest mądry? Jest wszechwiedzący. O tym nam mówi Biblia. Czy jego mądrość zostaje tu zakwestionowana? Zdecydowanie. Przejdźmy zatem do następnego pytania. Kogo powinniśmy obwiniać? No właśnie. Nikogo. Powiedziałeś o tym już na samym początku. Kobieta, którą mi dałeś. Wąż, którego stworzyłeś. Dlaczego stworzyłeś tego głupiego męża? To twoja wina. Dokładnie, cały czas Bóg jest obwiniany. Niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze jest obwiniany. Gdy Adam powiedział słowa kobieta, którą mi dałeś, to kogo oskarżył? Boga. Nie kobietę, Boga. Wąż, którego stworzyłeś, znowu Bóg jest obwiniany. Nawet wąż nie jest tu obwiniany, tylko Bóg. Wina nigdy nie spoczywa na nas. Nigdy. To jest tak, jak mówiłeś. Świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby każdy był odpowiedzialny za to, co robi, zamiast oskarżać innych. Dobrze. Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy mieli sędziego, który mógłby uporządkować nasze sprawy i mieć wszystko pod kontrolą? Nie potrzebujemy terana, Martin. Dokładnie. Potrzebujemy silnego mężczyzny, który rozwiąże tę sprawę, prawda? Tak. Czy świat szuka takiego człowieka? Tak, świat szuka takiego człowieka i chce zrzucić na kogoś odpowiedzialność. Znajdą taką osobę? Tak, w porządku. Ale kogo on z kolei obwini? On już ma kogo obwinić. Boga, obwini Boga. Prawie zatoczyliśmy koło. Nieobecnemu gospodarzowi nie brakuje wysłanników. Jest reprezentowany przez swoich przedstawicieli. A więc otrzymał dar Ducha Świętego i poprzez Ducha Świętego przemienił ludzi, aby go reprezentowali. Czyli ma przedstawicieli, ale nie ma go fizycznie pośród nas. Jest reprezentowany.
Ci przedstawiciele są współcierpiącymi, których nazywa przyjaciółmi. To prawda? Czyli on nie jest w tym sam. Dobrze. Dlaczego chciałby być reprezentowany przez przedstawicieli zamiast ukazać się samemu? Ukazał się. Yes, you're right. Masz rację. Ukazał się, ale na bardzo krótko. Spodobało im się to? Nie. To było dla nich nie do zniesienia. Dlaczego to było dla nich nie do zniesienia? Dlatego, że nie chcieli, żeby tu był. Dlaczego nie chcieli, żeby tu był? Dlatego, że on nie był samolubny, a oni byli. Na ziemi wydarzyło się to samo, co w niebie. Wyobraźmy sobie, że znowu przyszedł na ziemię jako pokorny sługa dla ludzkości. Jakby wtedy z nim postąpiono? Tak samo, świat postąpiłby z nim dokładnie tak samo. Zrobiłby dokładnie to samo. Gdyby przebywał tu przez cały czas, to ile razy już zostałby złożony w ofierze? Nie dałoby się tego zliczyć. Jeśli jednak przyszedłby na ziemię jako despota, to by go kochali. To bardzo poważna sprawa, Martin. Im się wydawało, że tak właśnie będzie. Nawet jego apostołowie chcieli, żeby zasiadł na tronie i pozbył się panującego władcy. Czy więc jego przedstawiciele cierpią? Tak. Jego przedstawiciele cierpią, więc czy nie jest on samolubnym Bogiem, który mówi, nie będę cierpiał, wy możecie za mnie cierpieć? Nie, oni pokazują, że jest godzien, bo on przeszedł przez to samo, co oni. Dobrze, chyba dochodzimy do jakiejś konkluzji. Martin, on wzywa swoich przedstawicieli do współcierpienia, ale mogą to robić tylko wtedy, gdy rozumieją sposób myślenia Boga. Tylko poprzez zrozumienie sposobu myślenia Boga mogą chcieć z nim współcierpieć. Dokładnie. Nikt nie chciałby cierpieć, jeśli cierpienie nie byłoby ofiarą na wzniosły cel. Dobrze? Czyli, innymi słowy, musisz być przekonany, że nieobecny gospodarz jest tak naprawdę obecny. I musisz wierzyć w to, że wszystko, za czym się opowiada, jest godne i ty również się za tym opowiadasz. Dobrze. Ale czy możesz to dostrzec, jeśli nie pozostajesz w tej relacji? Nie. Nie. Widzisz wtedy jedynie nieobecnego gospodarza, bo nie dostrzegasz obecności gospodarza ani w cierpieniu, ani w tym, co czynią jego przedstawiciele. Czy jest on zatem nieobecny? Nie. Absolutnie. Ci, którzy są w relacji z nim, rozumieją jego charakter. Rozumieją, co to znaczy, że nie jest samolubny. Dobrze. Jan 14:7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Widzieli go? Tak, ale nie fizycznie. Widzieli jego przedstawiciela. Tak, ale on mówi, że tak samo jak jego ujrzeliśmy, to ujrzeliśmy jego Ojca. Jeśli zatem chcesz poznać Jezusa, to czy powinieneś go dostrzegać w jego przedstawicielach? Tak. Czy jesteśmy w tym dobrzy? Nie. Martin, jesteś bardzo pesymistyczny. O co chodzi? Bóg powiedział, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy powrócę? To poważny temat. Dlaczego się śmiejemy? Bo też jesteśmy temu winni. Jan 15:15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Czy znamy pochodzenie zła? Tak. Rozumiemy jego konsekwencje? Czujemy je na własnej skórze? Widzimy je wszędzie wokół nas. Jeśli godnie go reprezentujemy, to czy jest on nieobecny?
then is he absent? No. Nie. No. Nie. Now, powiedział, że jeśli zwyciężysz, zasiądziesz z nim na jego tronie. Sit with him in his throne. Inaczej mówiąc, twój sposób myślenia będzie taki, że będziecie mogli teraz dzielić władzę. Czy takie coś spodobałoby się tyranowi? Nie, tyran nie pozwoliłby na to, żeby ktoś zasiadł obok niego. A Führer? Czy on pozwoliłby na to, żeby ktoś usiadł obok niego? Właściwie nawet nie obok niego, bo to jeszcze byłoby do zniesienia, a na nim, na jego tronie, żeby stanowić o jego decyzjach. Podobałoby mu się to? Nie, bo nie byłby wtedy tyranem. To nam dużo mówi o charakterze Boga, prawda? Okej. Aby go reprezentować, musimy go znać. Martin, jak możemy go poznać? Poprzez relację z nim. A jedyny sposób, w jaki możemy mieć z nim relację, to jeśli będziemy opierać się na tym, co nam zostawił. Na jego słowie. Bardzo dobrze. Zobaczmy, jak możemy go poznać. Jest kilka sposobów na to poznanie, aby móc go reprezentować. A jeśli jest doskonale reprezentowany, to nie jest nieobecny. Możemy go poznać poprzez modlitwę. Gdy własne ja jest wplecione w nasze prace, wtedy prawda niesiona innym nie uświęca, nie oczyszcza i nie uszlachetnia naszych własnych serc. Nie poświadcza ona, że jesteśmy odpowiednimi naczyniami na użytek mistrza. Jedynie przez żarliwą modlitwę możemy utrzymać słodki związek z Jezusem. Związek. Czy to znaczy, że jest nieobecność, czy obecność? Oczywiście, że obecność. Dobrze. A przez tę błogosławioną wspólnotę słowa i duch są czynione wonnym duchem Chrystusowym. Nie ma serca, które nie nadaje się do czuwania. Jezus, drogocenny Zbawiciel, zalecał czujność. Nadzór nad własnym ja nie może być rozluźniony ani na chwilę. Serce musi być pilnie strzeżone, ponieważ z niego pochodzi źródło życia. Czuwajcie i narzucajcie dyscyplinę myślom, abyście nie zgrzeszyli waszymi ustami. Martin, przedstawiciel musi mieć ten sam stosunek do grzechu, co istota, którą reprezentuje. Tak, w przeciwnym wypadku jest to bezcelowe. Musi nienawidzić grzechu. Musi też mieć taki sam stosunek do grzesznika, co Bóg, bo inaczej nie będzie go reprezentował. Musi mieć taki sam charakter, jak on, bo inaczej nie będzie mógł być dobrym przedstawicielem. Musi zawrzeć przymierze z nim, a to może osiągnąć tylko poprzez gorliwą modlitwę. Musi trwać w relacji z nim. Musi też zdyscyplinować swoje myśli, żebyś nie grzeszył ustami. Ważne jest, by pamiętać o tej kolejności. Najpierw umysł, a potem reszta. Zaczyna się od góry, a nie od dołu. Możemy też utrzymać relację z nim poprzez słowo. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Żaden mężczyzna, żadna kobieta, ani młody człowiek nie może osiągnąć doskonałości chrześcijańskiej i zaniedbać studiowania Słowa Bożego. Uważnie i dokładnie badając Słowo, będziemy posłuszni nakazowi Chrystusa. Badajcie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. To poszukiwanie umożliwia uczniowi uważną obserwację boskiego wzoru, ponieważ świadczy on o Chrystusie. Wzór musi być często i dokładnie sprawdzany, aby go naśladować.
Martin, gdyby Bóg był obecny, to czy musielibyśmy się uczyć o tych sprawach? Nie będziemy musieli już tego studiować w Piśmie Świętym, jeśli On będzie obok. On będzie obok. Będziemy musieli pracować nad swoimi inicjatywami i poglądami. Kiedy On będzie obok, czy będziemy mogli to wszystko Jemu zostawić? Możemy to wszystko Jemu zostawić. On może wszystko za nas zrobić, a my możemy usiąść i się temu przyglądać, prawda? Możemy tak zrobić, będąc na ziemi? Nie, musimy w tym uczestniczyć. Co byłoby dla nas najlepsze? Powiedział, że lepiej dla nas będzie, jeśli będzie tu miał swojego przedstawiciela. Martin, ale kiedyś to się skończy i on faktycznie będzie obok nas. Czy nie byłoby lepiej, gdyby go nie było obok nas? Nie. Bo musi być nagroda za to, że staraliśmy się go reprezentować. Czyli innymi słowy, jeśli już rozwinąłeś charakter, to nie jest konieczne, żeby był nieobecny. Dokładnie, wtedy może się to zmienić w relację. Czyli tak długo, jak włada grzech, lepiej jest, jak on nie będzie obecny. A jak już grzech zostanie pokonany, zlikwidowany, to nie będzie już konieczne, żeby był nieobecny. Czy to ma sens? Tak, to ma dużo sensu. Czy to, co diabeł zarzuca Bogu w tym filmie, jest prawdą czy fałszem? Fałszem. Jest kłamcą. Był nim od samego początku. Zawsze był kłamcą. Trzeci sposób, w jaki można to osiągnąć, to poprzez doświadczenia. Właśnie dlatego wspomniałem wcześniej o książce mojej żony. Nie ze względu na jakieś egoistyczne motywacje, czy żeby zwrócić na siebie uwagę, tylko żeby pokazać, jak Bóg działał w naszym życiu. Przez doświadczenia można zdobyć wiedzę. Wiedzę i lepsze zrozumienie, bo walczymy z tym i próbujemy zrozumieć. Mamy skłonność, żeby wierzyć w oskarżenia, które padają z ust diabła. Tak. Ale jak już zaczynamy rozumieć te kwestie, wtedy zaczynamy mówić: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. A potem on pyta, kogo mam posłać? I mówimy, oto jestem. Oto jestem. Doświadczyliśmy tego, że Chrystus zwyciężył świat i tego, jak wielka jest Jego miłość do nas, kiedy zaprasza nas, abyśmy przyszli do Niego we wszystkich naszych utrapieniach, lęku, bolączkach i kłopotach, zapewniając, że nam pomoże. On wniesie zdrowie i jasność w nasze życie, jeśli położymy naszą rękę w dłoni Jezusa Chrystusa. On nas ustawi na solidnej skale, na lepszym fundamencie niż jakikolwiek inny, na jakim się dotąd znaleźliśmy. Uczyni nas silniejszymi i będzie wspierał wszelkie nasze wysiłki. Następnie nasze własne dusze doświadczą Jego uzdrawiającego dotyku. Zostaniemy wprowadzeni do bliskości z Jezusem i będziemy współpracować z Bogiem nie tylko w przyprowadzaniu błądzących, aby naprawić złamane serca i dusze, ale także, by napełnić je odwagą, wiarą i pewnością. To jest dzieło Bożych robotników, prowadzenie do Jezusa dusz, które odeszły od Jego bezpośrednich nauk i roztrzaskały się na skałach i rafach grzechu. On obiecuje naprawić jestestwa, które były dotąd bez nadziei. Martin, czyli to jest tak naprawdę szkolenie najwyższej rangi. Tak. W prawdziwym życiu, opierając się na prawdziwych doświadczeniach, czyli musisz nauczyć się, jak się modlić. A przecież nie potrzebujesz modlitwy, jeśli On nie jest obecny. Jest taka pieśń, słodka godzino modlitwy, żegnaj, żegnaj, słodka godzino modlitwy. Nie będzie wtedy już potrzebna, prawda? Potrzebujemy teraz modlitwy. Aby się modlić, potrzebujemy wiary. Bo do kogo inaczej będziemy się modlić? I po co mielibyśmy się do kogoś modlić? Musimy też posiadać wiedzę o Słowie, bo bez tego popadniemy w rozpacz. Oprócz tego potrzebujemy doświadczeń. Można mieć te trzy sprawy, tylko jeśli On jest nieobecnym gospodarzem,
jednocześnie nie będąc nieobecnym gospodarzem, bo tworzymy z nim relacje. Co jest podstawą tego wszystkiego? Relacja, tak jest. Relacja, Martin. Czyli chcesz mi powiedzieć, że Bóg chce relacji z nami, grzesznikami. Jak bardzo? Tak bardzo, że przyszedł na ziemię i oddał za to swoje życie. To dosyć głęboka myśl, prawda? Dosyć głęboka myśl. Przeczytajmy kolejny cytat. Jeśli majestat niebios mógł uczynić tak wiele, aby dowieść swojej miłości do człowieka, to czego ludzie nie powinni robić dla siebie nawzajem, aby pomagać sobie w wydostaniu się z otchłani ciemności i cierpienia? Martin, czy Bóg nie poddaje nas próbie? Czy będziemy cały czas tylko siedzieć i narzekać, nieustannie oskarżać, szukać winnych? Czy może jesteś gotowy na to, żeby zakasać rękawy? Żeby zakasać rękawy i zrobić to, co On by zrobił? Tak. A co jeśli będzie cię to kosztowało życie? To niech będzie. Przecież kosztowało to Jego życie. Dobrze. Chrystus powiedział, miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Nie z większą miłością, gdyż większej miłości nie ma nad te, gdy ktoś życie swoje odda za przyjaciół swoich. Nasza miłość jest bardzo samolubna, ponieważ ograniczamy ją do określonych granic. Kiedy wejdziemy w bliską jedność i społeczność z Jezusem Chrystusem, nasza miłość i współczucie oraz nasze uczynki dobroczynne sięgną głębiej i poszerzą się i wzmocnią dzięki praktyce. Miłość i zainteresowanie naśladowców Chrystusa muszą być szerokie jak świat, a ci, którzy żyją tylko dla mnie i dla tego, co moje, nie dostaną się do nieba. Martin, istnieją wyznania, które są tak egocentryczne, że nie ma w nich miejsca na miłość wobec świata. Nie ma. Motto Hollywood to uwierz w siebie, idź za głosem serca. To samolubne. To jest niesamowicie samolubne. To wszystko opiera się na zasadach myślenia lucyferiańskiego. Opiera się na fartuchach, które są tak naprawdę liśćmi figowca. Dodam jeszcze coś, co chciałbym rozwinąć innym razem. Sporty również opierają się na samolubstwie. Tak, musimy porozmawiać o sporcie. Musimy robić sobie więcej wrogów. Porozmawiajmy też o muzyce. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce w przypadku próby Hioba w Biblii. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Biografie Biblii ukazują jeszcze cenniejsze lekcje o działaniu cierpienia. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem. Świadkami, że On jest dobry i że dobro jest czymś najwyższym, staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. 1 Koryntian 4:9. Więc obecność Boga jest urzeczywistniana przez Jego przedstawicieli, a więc nie jest nieobecnym gospodarzem. Ciągle powracamy do tego samego wniosku. A świat powinien nauczyć się rozumieć, jaki sens ma wielki bój. I właśnie dlatego twoja żona napisała książkę. W cyklu świata można zrozumieć, jak być przedstawicielem. Dobrze. Martin, czy jest ktoś, kto nie musi być wypróbowany w tyglu? Nie. Dlaczego ci, którzy są w tyglu, tak głośno krzyczą? Dlatego, że nie rozumieją w pełni, dlaczego tam są. Czy rozumieli to przyjaciele Hioba? Nie. Zrzucali winę na siebie nawzajem. Co ty zrobiłeś? Kto to jest? Czyja to wina, że ten człowiek urodził się niewidomy? Zapytali Jezusa. Jego czy jego rodziców? Ktoś musiał zawinić. Szatan najbardziej nienawidzi głównej zasady rządzącej w Królestwie Bożym. Zasady absolutnego altruizmu. Czy nie mówiliśmy właśnie o tym?
Szatan twierdzi, że nie istnieje uczucie pozbawione egoizmu. Od początku wielkiego boju stara się udowodnić, że działanie Boże jest oparte na samolubstwie. Kiedy byłem ateistą, byłem w 100% przekonany, że Bóg jest samolubny, więc przeczyłem Jego istnieniu. On chce, żebyś padał przed Nim, poniżał się, uwielbiał Go od rana do nocy i nic poza tym. A to jest bezwartościową formą uwielbienia. Uwielbiasz Go i kłaniasz się Mu, bo nie wymaga darów ani ofiar. Jedyne, czego On chce, to skruszonego serca. Chce, abyś był bezinteresowny, bo tylko dzięki temu może w tobie wzrastać miłość. Trzeba stosować odpowiednią odżywkę, żeby roślina rosła. Właśnie tak. A jeśli źle to zrozumiesz, uznasz to za kaprys, jeśli używam właściwego słowa. Jeśli nie chcesz wstać, być mężczyzną. Tak myślałeś, bo każdy, kto przed kimś klęka, jest słabeuszem. Tak. Zaprzeczeniem twierdzenia szatana jest dzieło Chrystusa i praca tych wszystkich, którzy Jego imię noszą w sercu. To sedno sprawy. A jeśli chcesz przeczyć temu, co mówi szatan, to musisz żyć tak, jak żył Jezus. Musisz. Będziesz oskarżany. Tak, bo będziesz wtedy Jego przedstawicielem. Będziesz pomagał w tym, żeby nie był nieobecny. Przyszedłszy na świat w postaci człowieka, Jezus swym życiem dał przykład wielkiej miłości bliźniego. Wszyscy ludzie uznający tę zasadę muszą współdziałać z Nim, aby dowieść jej niezaprzeczalnej słuszności w życiu codziennym. Właśnie dlatego Bóg w swojej mądrości wybrał bycie nieobecnym gospodarzem. Nieobecność Boga jest przejawem geniuszu. Gdyby był tyranem, byłby to przejaw słabości. Dokładnie. Ale jeśli nie jest samolubny, to jest to przejaw geniuszu. Tak, i o to w tym wszystkim chodzi. Moglibyśmy na tym zakończyć. Należy iść drogą prawdy, gdyż jedynie ta droga jest pewna. Trzeba trwać przy niej nawet za cenę poświęceń i cierpienia. Takie jest dzieło sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Izajasza 54:17. Martin, o tym wszystkim czytamy w Piśmie Świętym. Przypomina mi się werset, jeśli tylko wytrwacie w prawdzie, nie zachwiejecie się. A czym jest prawda? On jest prawdą. Musimy zrozumieć Jego charakter. Wszystkie te pytania, które nieustannie bombardują umysły ludzkości, muszą znaleźć odpowiedzi. Musimy na nie odpowiedzieć. Dokładnie. I możemy to zrobić. Tak, możemy, ale niestety będziesz cierpiał, kiedy to będziesz robił. Ludziom się nie podoba to źródło odpowiedzi. We wczesnym okresie dziejów świata opisano życie człowieka, który swym postępowaniem przekreślił argumentację szatana. Bóg, mający wgląd w serce ludzkie, powiedział o patriarsze z Uz, Hiobie, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Przeciwko temu człowiekowi szatan wniósł oskarżenie pełne pogardy. Czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Pan odrzekł szatanowi, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. Czy on musiał przetrwać próbę? Tak, zdecydowanie. Pokazał, że nie jest metalem nieszlachetnym, a drogocennym
klejnotem. Na pewno w stronę każdego z nas padły te same oskarżenia ze strony szatana. Każdy z nas jest Hiobem. Hiob jest archetypem. Każdy z nas jest Hiobem. Możemy albo wyjść tak jak Hiob. On mnie zabije, jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. Albo jego żona. Nie możemy się bać śmierci. Tak, to jest decyzja, którą trzeba podjąć. Każdy z nas musi ją podjąć. Obawiam się, że wielu podejmie decyzję, przeklnie Boga i umrze. Mając takie zezwolenie, szatan zabrał Hiobowi wszystko, co Hiob posiadał. Trzody, stada, służbę męską i żeńską, córki i synów. I zaraził go złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Jeszcze jedną kroplę goryczy dodano do czary Hioba. Przyjaciele. Mniemając, iż Hiob został ukarany za wielkie jakieś przewinienie, odstąpili od niego. Oskarżali go o rozmaite przestępstwa, pogłębiając jego i tak już wielkie nieszczęście. Właśnie dlatego moja żona napisała książkę. Ludzie obserwują trudności, przez które przechodzisz i padają te same oskarżenia, co ze strony przyjaciół Hioba. Próbujesz stanąć po stronie Boga i zostajesz zrównany z ziemią. Wystarczy, że powstaniesz i powiesz prosty werset. Na początku Bóg stworzył. I cały świat akademicki zaczyna cię atakować i próbuje wymazać z powierzchni ziemi. Ser nie jest odpowiedni dla ludzkiego żołądka. Co się dzieje, gdy go spożywasz, Martin? Opowiedz o tym podczas wspólnego obiadu. Będę ci to wypominał. Ta kobieta nie jest prorokinią. To zemsta za tamtą sytuację. Nie ma znaczenia, co powiesz. I też będziemy mieli takich przyjaciół. I to wielu. Pozornie opuszczony przez Boga i ludzi, Hiob zachował swą prawość i wiarę. W bezgranicznej rozpaczy wołał: obrzydło mi życie, obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew. Czy Jeremiasz nie wypowiedział tych samych słów? Tak. Sam te słowa wypowiedziałem wiele razy. Czy te rzeczy nie mogą się po prostu dziać beze mnie? Zostaw mnie chociaż na chwilę w spokoju. Chyba nieraz już mówiliśmy te same słowa. Oczywiście, że mówiliśmy. W niedalekiej przeszłości. Człowiek nieraz po prostu chce pozostać sam w swojej rozpaczy, prawda? Gdzie ten gospodarz? Nie radzę sobie z tym. Wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie. Gdy krzyczę gwałtu, nie otrzymuję odpowiedzi. Gdy wołam o pomoc, nie ma sądu. Pozbawił mnie mojej czci i zdjął koronę z mojej głowy. Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie. Ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie. Zmiłujcie się nade mną, wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła. O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału. Czy on oskarża Boga o bycie nieobecnym gospodarzem? Tak, ale nie woła do Boga, tylko do przyjaciół, że Bóg jest nieobecny. On się nie poddał, nadal wierzył w Boga. Dokładnie. Ale ta sytuacja była dla niego przytłaczająca. Czy doświadczymy tego samego? Na pewno, to obietnica. Dobrze. Oto, gdy idę naprzód, nie ma go, a gdy się cofam, nie zauważam go. Gdzie on jest? Jest nieobecnym gospodarzem. Nie ma go, kiedy go potrzebujemy najbardziej. Martin, czy jego reakcje i wypowiedzi były prawidłowe? To zależy, jak na to spojrzymy. Ma rację i jednocześnie nie ma racji. Jakby naprawdę szukał Boga, to by go znalazł. Jednak w tych okolicznościach miał rację. Dobrze. Czyli osoby, które go oskarżały, nie miały racji i Bóg zwrócił im uwagę. Bóg nie pozostawił go samego w tej sytuacji. Bóg w tej sytuacji tak naprawdę był bardziej obecny niż w jakiejkolwiek innej. Powinniśmy o tym pamiętać. Dokładnie.
Martin, w czasach, w których żyjemy, będziemy musieli się tego nauczyć. Widzimy wokół dym, a Bóg stoi za nim, a szatan rozmuchuje ten dym. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to zwierciadło, ten dym, nie są od Boga. On tam jest i musimy przez to przejść. Martin, a dlaczego to w ogóle robimy? Dlaczego prowadzimy tę dyskusję? To przygotowania do ostatniego konfliktu. Dokładnie. Owszem, siedzimy tu i się uśmiechamy, żartujemy, ale robimy to dlatego, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jedziemy na tym samym wózku. To jest nam tak bliskie, że możemy z tego żartować. Czytając to, zdaję sobie sprawę, że muszę nad niektórymi rzeczami popracować. Taki powinien być efekt w każdym z nas. Przygotowania do ostatniego kryzysu. Szuka go i nie może go znaleźć. Gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go. Gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę. Zna bowiem drogę, którą postępuje. Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Tak czy owak, on mnie zabije, już nie mam nadziei. Jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. Czy on to rozumiał? Tak. Tak, rozumiał to. Do jakiego wniosku doszedł? Zrozumiał, że to dla niego próba. Zrozumiał, że Bóg nie jest nieobecnym gospodarzem. Musi być tu ze mną, bo mnie wypróbował w tyglu. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Czy on żyje z nadzieją na drugie przyjście Chrystusa? Tak, to piękne, prawda? Ma tę nadzieję. Tak, on nie oczekuje, że jego cierpienie zakończy się tego dnia. On oczekuje na drugie przyjście Chrystusa. Dokładnie. Hiob otrzymał to, w co wierzył. Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Oto chodzi w tej sprawie. Jeśli chcesz się dostać do tej szkoły, musisz przejść przez pewne etapy. Każdy z nas musi chcieć należeć do tej szkoły. I musimy być przedstawicielami charakteru Boga, bo szatan oskarżył Hioba o złe motywacje podążania za nim. Wspomniałeś o czymś wcześniej i przypomniało mi się w tym kontekście czysty jak złoto. Nigdy nie jest łatwo stać się takim jak złoto. To prawda. To jest jak oczyszczenie, a ludzie tego nie lubią. Musimy pamiętać, że nas to również dotyczy. Oczywiście, my też wydajemy wrzaski. Kluczowe jest według mnie to, że musimy tego chcieć. I dopiero wtedy można zostać oczyszczonym. Jeśli jednak chcesz się kurczowo trzymać pewnych rzeczy, to będzie bardzo trudne. Bardzo trudne. Swą cierpliwością obronił swój charakter i dobrze zaświadczył o charakterze tego, którego reprezentował. Co więc mamy zrobić? Gdy te rzeczy zaczną się dziać w naszym życiu i nastanie czas ucisku, to kogo będziemy reprezentować? Chrystusa. Będziemy krzyczeć, nieobecny gospodarz? Nie. Dlaczego temu nie zapobiegłeś? Musimy wtedy badać jego charakter. I Pan zmienił los Hioba i rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. A Pan błogosławił ostatnie lata Hioba bardziej, aniżeli początkowe. Błogosławieństwo, jakie na nas czeka, nie jest doczesne, a niebiańskie. Wieczne. Do tego musimy dążyć. W zapisach Biblii wysuwają się na czoło imiona dwóch ludzi, którzy dzięki samowyrzeczeniu stali się uczestnikami cierpienia Chrystusa. To imiona Jana Chrzciciela i Jonatana. Martin, zaskoczyło mnie to, że przytoczyła te dwa imiona, zwłaszcza Jonatana.
Jonatan z urodzenia piastował godność następcy tronu i wiedział, że decyzją Boga zostanie z niego usunięty. Mimo to Jonatan był najbardziej oddanym przyjacielem swego rywala, narażającym własne życie w obronie człowieka, którego miłował. Stawiał się za przyjacielem u ojca w dniach ciężkich, u schyłku potęgi króla. Imię Jonatana jest cenione w niebie i świadczy o istnieniu wielkiej, bezinteresownej miłości, pozbawionej śladu egoizmu. Niesamowite, prawda? Niesamowite. Z Janem Chrzcicielem było podobnie. To on powiedział, on musi wzrastać, a ja się umniejszać. Zjawienie się Jana Chrzciciela, zwiastuna przyjścia Mesjasza, poruszyło naród. Śladem jego kroków szli ludzie wszystkich warstw społecznych i krain. Kiedy jednak przyszedł ten, którego Jan zwiastował, sytuacja uległa zmianie. Tłumy zwróciły się w stronę Jezusa i szły za nim. Dzieło Jana zdawało się być zakończone. Nie zachwiało to wiary Jana. On musi wzrastać, powiedział Jan, ja zaś stawać się mniejszym. Czas mijał, a królestwo, którego Jan z taką ufnością wyglądał, nie zostało założone. W więzieniu Heroda, pozbawiony swobody, którą miał na pustyni i świeżego, życiodajnego powietrza, oczekiwał tego, co miało nastąpić. Nie było walk zbrojnych, nie otwarto bram więziennych, ale uzdrawiano chorych i głoszono Słowo Boże. Podnoszono ludzi na duchu. Oto rzeczy, które wchodziły w zakres misji Jezusa. Osamotniony w więzieniu Jan, kiedy zobaczył, dokąd prowadzi jego droga, tak podobna drodze mistrza, zrozumiał, co mu jest sądzone. Wspólna ofiara z Chrystusem. I o to chodzi. Czyli on odczuwał brak obecności. Ale utrzymywał relacje w tym braku obecności. Na początku nic się nie działo. Miał wiele pytań. Posłał apostołów, żeby pytali, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. I wtedy odczuł, że jest w relacji z nim. Posłańcy nieba towarzyszyli Janowi aż do grobu. Rozumne, dobre i złe istoty we wszechświecie były świadkami zwycięstwa Jana i jego dzieła zupełnie pozbawionego samolubstwa. Dzięki temu miał wstąpić do nieba. Nie było w nim samolubstwa. A co z nami, Martin? Co z nami? We wszystkich następnych pokoleniach cierpiący ludzie znajdowali pociechę w świadectwie, jakie swym życiem złożył Jan. W więzieniu, na szafocie, w płomieniach, w wiekach ciemnego średniowiecza kobiety i mężczyźni znajdowali pociechę w przeżyciach człowieka, o którym Chrystus powiedział, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem. Martin, gdy czytam te imiona, to zastanawiam się, dlaczego znajdują się w Galerii Sław. Przecież te osoby popełniły tyle błędów. Bóg w ten sposób działa. Chodzi o naprawianie swoich błędów. Jak to mówią, choćbyś upadł i 7 razy, musisz powstać jeszcze raz. Dawidzie i Samuelu i o prorokach. Samuel był świetnym przykładem. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, poddźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zawijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Idealnie, co za piękny tekst.
Czy on jest nieobecnym gospodarzem? Nie. Nie. Czy wiedział o tym Samson? Tak. Czy Jan Chrzciciel zdawał sobie z tego sprawę? A czy ty sobie zdajesz z tego sprawę? Jestem zajęty zdawaniem sobie z tego sprawy. Uczymy się. On nie jest nieobecnym gospodarzem. Musimy go reprezentować. Świat musi to widzieć i musi to zrozumieć. Konflikt już niedługo dojdzie do punktu kulminacyjnego. Niech Bóg da nam mądrość. Nie skończyliśmy tego studium. Jest zbyt długie na jeden odcinek, więc zróbmy dalszą część w osobnym odcinku i zobaczymy, czy będziemy mogli dodać kolejne myśli do tego intrygującego tematu nieobecnego gospodarza. Pomodlimy się? Proszę. Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za to, że nie jesteś nieobecnym gospodarzem, mimo że nie jesteś obecny. W tych, których wybrałeś jako swoich przedstawicieli, wypróbowanych w tyglu tego świata, umieściłeś zapis samego siebie i swoją obecność, która będzie rezonować na przestrzeni wieków, aż dojdzie do punktu kulminacyjnego, ostatniego konfliktu. Jeśli będziemy się kurczowo trzymać tej nadziei i swojej wiary, usłyszymy kiedyś słowa dobrze, sługo dobry i wierny. Dziękuję Ci za tę obietnicę, dziękuję Ci za Twoją obecność w naszym życiu. Oto się modlę w imieniu Jezusa. Amen. Wychwalajmy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.